Ale rzeczywiście mamy już dosłownie kilka sekund, więc kiedy reżyser nam da znać, to zaczynamy. Możemy zaczynać. Jest z nami Piotrek Machdziak, Mariusz Markowski. Sporo osób już jest też na TikToku oraz na Instagramie. Zapraszamy do komentowania. Witamy Was bardzo serdecznie. Jak bezpiecznie podnieść ceny? To jest pytanie, które bardzo wiele osób, przedsiębiorców w rozmaitych branżach zadaje sobie w tej chwili, no bo sytuacja jest niezwykle trudna, dynamiczna i niewiele wskazuje na to, żeby było łatwiej. A w naszej branży szczególnie, ponieważ jesteśmy bardzo podatni na podwyżki cen, rat leasingów, podwyżki cen paliwa i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim chcemy dzisiaj z wami rozmawiać. Zapraszamy was do komentowania. Ja od razu witam osoby, które są już z nami. Alicja Brzezińska, Justyna Wolska, Mirosław Konkol. W Instagramie oraz na TikToku Lena, Kate, Ognisty. Witamy was bardzo serdecznie. Komentujcie to, co się dzieje aktualnie w programie przez najbliższych 60 minut. W studio Maciej Matuszak, e-kierowca, na Zoom Bartłomiej Danielak, OSK Danielak. Witam cię bardzo serdecznie. Będziemy przytaczać także opinie naszych ekspertów, Michała Łytki, radcy prawnego Stowarzyszenia Kierowca.pl oraz Witka Bąka, który jest autorem stałego cyklu Okiem Instruktora. Także Fakty OSK, dyskusja. Będzie się bardzo dużo działo, bardzo dynamicznie. Zaczynamy. Jak co tydzień jest z nami Artur Pluta, Ewelina Wilczyńska, Katarzyna Oczoś. Zaczynamy od krótkiego połączenia ze studiem Faktów OSK. W tym studio dzisiaj Natalia Głowińska. Natalio, dobry wieczór. Powiedz, o czym dzisiaj fakty? Witaj Szymonie, dobry wieczór Państwu. A o czym w dzisiejszych faktach? Smartfon zamiast fotoradaru. Jednolity system szkolenia kierowców zawodowych w USA. Wszystko wokół drożeje. Czy zdrożeją także dowody rejestracyjne? Zdrowy rozsądek jest w cenie. Apeluje o niego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. O tym wszystkim za chwilę. Zapraszam do studia. No tak, zdrowy rozsądek jest w cenie. Ten zdrowy rozsądek decyduje o tym i dyktuje nam również to, żebyśmy dbali o ceny naszych usług, no bo to one między innymi decydują o tym, jak bardzo rentowny jest biznes, który prowadzimy, i jak będziemy sobie dawać radę w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet lat, no bo nie szykuje się nam łatwy czas. Tym bardziej również, że na drogach przysłowiowych dzbanów nie brakuje. To jest jak zwykle taki stały element naszego programu na początku. Dzbany drogowe. Zapraszamy was do komentowania. Umawiamy się w ten sposób, że komentujecie intensywnie w momencie, kiedy wyświetlamy i rozmawiamy o danym dzbanie. Zaczynamy pierwszy z nich. Maćku, to jest komentarz dla ciebie. Fajne nagranie, ale stan umysłu to dramat. Tak, ale można spotkać takie sytuacje na drodze, że rzeczywiście ludzie wracają w momencie jakiegoś zdarzenia na drogach szybkiego ruchu, na autostradzie, próbują zawrócić i zjechać najbliższym zjazdem, cofając się, nie wiem, kilometr pod prąd. Zobaczcie, to było kilku kierowców, tam jeden już z tyłu w tej chwili zawracał, uciekając przed patrolem. Bartku, natomiast mnie, muszę powiedzieć, bardzo ujęła wręcz akcja policji. Ona była tak zdecydowana tutaj, że ten policjant wyglądał na rzeczywiście solidnie, łagodnie mówiąc, wkurzonego tym, co wyprawia ten kierowca. Dokładnie. Na tym nagraniu chyba widać, że policja jechała do jakiegoś zdarzenia drogowego. No i często można spotkać szczególnie nieodpowiedzialnych kierowców, no co zawracają na autostradzie czy na ekspresówce dwujezdniowej. I to chyba o to chodzi w tym nagraniu, no niestety. Takie sytuacje mają miejsce. Dokładnie, zobacz, tutaj było tak, że sznur samochodów chyba tak naprawdę jechał poboczem, ale też byli tacy, którzy tam był chyba formowany, Bartku, korytarz życia, prawda? Tak, no i nie tym korytarzem jechał samochód pod prąd. Tak jest, bo korytarz no to powstaje na środku, tak, między lewym a prawym pasem ruchu w tym przypadku, a oni idą po prostu poboczem.
Jest jeszcze pobocze, to takie środkowe, tak? To nie tak, jest to pobocze, które jest z prawej strony, tylko jest jeszcze środkowe, więc nie wiem, co myśleli sobie kierujący, jak potem wjechać na ten, na ten zjazd, który by się pojawił. Dzbany. Po prostu każdy z nich zasługuje na taki emblemat i określenie. A teraz kolejna sytuacja, którą też chcemy z wami skomentować. I Bartku, tutaj ciebie poproszę o to. Urządzenie transportu osobistego. Proszę bardzo, druga sytuacja. Włączmy ją. Bardzo popularne UTO. I to jest nasze miasto rodzinne. Maćku, Szczecin, tak. Tak. Samo centrum Szczecina. Bartku, komentuj proszę. No co, hulajnogą wjeżdżają na czerwonym świetle. To się może wydawać, że to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, ale szczerze, jak się jeździ po ulicach, to takich rzeczy jest pełno. No, u nas w Płocku jest taki pan, który jeździ na kółku, nie na hulajnodze, w kasku crossowym. On jest niemożliwy, dla niego żadne przepisy nie istnieją. Czerwone, chodniki, on robi co chce. Cieszę się, że powiedziałeś, że to nie są sytuacje, które są jakieś bardzo wyjątkowe, bo rzeczywiście staramy się wybrać takie, które no, pokazują te niebezpieczne trendy, te niebezpieczne tendencje na naszych jezdniach na ulicach. I teraz tak, Maciek, czy tutaj wchodzi nam kwestia wychowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkole? Mamy młodą osobę, która po prostu zupełnie ignoruje sygnalizację świetlną. Myślę, że tak. Myślę, że w szkołach średnich nie ma tej nauki przepisów ruchu drogowego i tak naprawdę zagrożeń, które, z którymi możemy się spotkać podczas takiego zwyczajowego ruchu. Tak? To, co nam się wydaje, że jadąc taką hulajnogą nic nam się może nie stać. Natomiast ostatnio były robione badania, że tak naprawdę jazda hulajnogą, odsetek wypadków, czy odsetek osób, które trafiają na izby przyjęć wypadkowe, jest dużo większy osób, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi niż motocyklistów. Patrząc. A to ciekawe, ciekawa byłaby analiza, dlaczego tak jest. To jest kwestia wyszkolenia? Myślę, że tak, że mniej uważamy, tak? I tutaj zdarzają się sytuacje takie, gdzie jednak osoby jeżdżące hulajnogami, no po prostu zderzają się też z pieszymi. Także to... Bartku, traktujemy hulajnogi jak zabawki? Myślę, że trochę tak. Siadają na nie osoby, które nie mają zielonego pojęcia o podstawowych przepisach. Ja czasami pytam kursantów, z czego powinni korzystać, z jaką prędkością jechać. Nie wiedzą tego. Te młode osoby naprawdę no, są nieprzygotowane do jeżdżenia. Czy taką hulajnogą elektryczną, czy oni nawet na rowerze łamią chyba wszystkie możliwe przepisy. Rzadko która osoba na kursie na B, czy nawet na wyższe kategorie wie, jak jeździ zgodnie z przepisami. Tutaj jest ewidentnie czerwone światło, tak? No. Bartku, ale czy chcesz powiedzieć, że wprowadziliśmy, zalegalizowaliśmy używanie nowych środków transportu bez jakiegokolwiek budowania świadomości w społeczeństwie, czym jest ten środek transportu, jak może być niebezpieczny, jakie są zagrożenia i do czego on tak naprawdę służy? Ja bym się pokusił o taką tezę jak najbardziej. To młode osoby, ale ja myślę, że starsze osoby też nie mają zielonego pojęcia, jak z tego urządzenia korzystać zgodnie z przepisami. Maciek, potwierdzasz to na przykład w odniesieniu do zdecydowanie bardziej tradycyjnego środka lokomocji, jakim jest rower? Też brakuje nam świadomości. Traktujemy rower oczywiście jako rower górski do przemieszczania się po oczywiście prostu po dróżkach. Wiele jest sytuacji takich i filmów, nawet filmików, które my też pokazywaliśmy, tak? Filmy, w których to osoby jeżdżące rowerami no nie uważały na innych uczestników ruchu. A jest to jednak dosyć taki niebezpieczny pojazd, tak? Zderzenie z samochodem, no nie jesteśmy chronieni. Niechroniony uczestnik ruchu drogowego na nim. A my nieustająco witamy was, Iwona Musztyfaga, Jerzy Kuczuba, Andrzej Gronostaj. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami dzisiaj w rozmaitych kanałach mediów społecznościowych. Są z nami też pierwszy raz widzowie Instagramu oraz TikToka. Zapraszamy was do komentowania. Trzeci dzban drogowy, który jest nieoczywisty. Rozmawialiśmy sporo dzisiaj, przygotowując się do programu, o tej trzeciej sytuacji. Bardzo proszę, pokażmy ją. No i czy tutaj rzeczywiście, biorąc pod uwagę stan przepisów ruchu drogowego w Polsce, literę ruchu drogowego, czy tutaj wszystko dzieje się zgodnie z przepisami? Maciek. No, przepisy w Polsce nie zabraniają wyprzedzania z prawej strony.
Jak to oceniacie w odniesieniu do tych filmów? To, że można z prawej strony w Polsce wyprzedzać, Maciej? No, wyjeżdżając za naszą zachodnią granicę już tam nie można, tak? Jest jednak tak, że wyprzedzamy z lewej strony, nie z prawej. Jest to bezpieczniejsze. Na pewno. Jest to bezpieczniejsze, bo? Bo czasami osoby jadące tym pasem, nie wiem czy to lewym, czy ten, mogą się, znaczy no nie spodziewają się kogoś, że może z prawej strony nas wyprzedzić, tak? Chcąc zmienić pas, czy wrócić na ten pas skrajnie prawy, czy ten przeznaczony do trochę wolniejszej jazdy, możemy spotkać się z osobą, która nas w tym czasie, nie wiem, próbuje wyprzedzić. Ja myślę też, Bartku, skomentuj to proszę, myślę też, że w przypadku dopuszczenia wyprzedzania z prawej strony i drogi jezdni wielopasmowej, jednak pojazd, który jedzie z przodu, odpowiedzialność za monitorowanie na to, co się dzieje z tyłu, jest zdecydowanie bardziej trudna. No bo musimy patrzeć w lewe lusterko, w prawe lusterko i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zawsze trzeba patrzeć w lusterka, ale przy takich prędkościach, przy tak dynamicznej jeździe jest to po prostu o wiele trudniejsze. No na pewno jest to utrudnione, szczególnie ten pojazd z przodu, no musi obserwować, co dzieje się za nim, ale patrząc na nasze polskie przepisy, dwie jezdnie z wyznaczonymi pasami ruchu dodatkowo, jak najbardziej, no i jest coś takiego dozwolone, ale no jeśli ten z przodu nie zachowa dostatecznej uwagi, nie będzie obserwował, co dzieje się dookoła, dosyć... to jak będzie wracał na swój pas ruchu, to faktycznie. No. Maciej? Zdarzają się też takie przypadki, jak że jedzie na przykład środkiem, czy tym środkowym pasem pojazd ciężarowy i ktoś próbuje go wyprzedzić prawym pasem, a na prawym pasie stoją pojazdy. To jest wiele takich filmów, gdzie wtedy już nie ma gdzie uciec, tak? I to naprawdę te wypadki są dosyć no, tragiczne w skutkach. A ja jeszcze myślę o jednym i też proszę was o komentarz tutaj i Maćka i Bartka i drodzy widzowie jako eksperci, skomentujcie to proszę, bo przepisy przepisami, ale takie zachowanie, tak dynamiczne, no wręcz torowe, wyścigowe zmienianie pasów, no, nie ma wiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i niezależnie od wszystkiego, po prostu bezpośrednio stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Bartek. No stwarzać na pewno stwarza, ja tylko się odniosę jeszcze do tego nagrania. Mhm. Ja widziałem to nagranie, jak faktycznie było kilka pasów ruchu i był pas zjazdowy do opuszczania i kierujący z lewego pasa przejechał od razu do naprawy, tam stała naczepa i niestety no, tak. Kierowca zginął w tym zdarzeniu. To jest słynne nagranie, tak. W internecie było go pełno. Maciej, a czy nie jest również w ten sposób, że jeżeli, czy to nie jest jeden z takich przepisów, który na przykład w ramach krajów Unii Europejskiej powinien być zunifikowany? Bo wyobraź sobie, wspomniałeś drogi i przepisy w Niemczech, wyobraź sobie kierowcę z Niemiec, który wjeżdża do Polski, jest nieświadomy całego porządku prawnego, sytuacji związanej z przepisami, no i naprawdę może się poczuć jak na dzikim zachodzie. My byśmy się nawet poczuli, a co dopiero osoba z zupełnie innego kraju, o innej kulturze jazdy, o innych przepisach. To myślę, że tak, że to na poziomie Unii moglibyśmy takie przepisy jednak ujednolicać, bo tak żebyśmy czuli się w każdym kraju tak samo bezpiecznie. Katie Kwiatek, która nas wita serdecznie i pozdrawia ze Szczecinka, odwzajemniamy pozdrowienia, napisała: powiem wam tylko tyle, że jeżdżę jak wariaci. I to jest doskonały komentarz. I przechodzimy do ostatniego dzbana. To jest coś, co sobie określiliśmy jako super dzban. Zawsze te mocne rzeczy na koniec. Proszę bardzo. No i. A to jest drift zakończony na pole position. Tak naprawdę. Jak to komentujemy? Bartku, super dzban? Sam na pewno, no Marka oczywiście przypadkowo, pewnie każdy powie, że czepiamy się Marki. To Maćka nie będę prosił o komentarz w takim razie, bo to... Maćku, a jednak. Ja mam taki dziadkowóz, także to... No, umiejętności duże, z tego co tu widać, natomiast to nie powinniśmy tego robić na drogach publicznych, tak? To są duże umiejętności? To jest trudno zrobić? No, widać, że panował nad tym pojazdem kierujący. Także tutaj... Okej, okay. Natomiast nie na drogach publicznych, tak? Okay. Do tego są tory, do tego są miejsca takie, gdzie rzeczywiście możemy się pobawić, możemy się nauczyć, możemy. Natomiast nie robimy tego na drogach publicznych. Bartek, jesteś bardzo, bardzo młodą osobą, masz taką fajną, wysportowaną, uśmiechniętą urodę. Czy zdarzają ci się kursanci, którzy przychodzą i mówią: panie Bartku, a nauczyłby mnie pan driftu?
Nie wiem, teraz tak mi się to skojarzyło. Z driftem to się może nie spotkałem, ale czasami kursanci pytają, jak ruszyć, żeby na przykład opony piszczały, żeby z piskiem ruszyć, kiedy się tego nauczyłem. Ale zawsze, tylko jeszcze wrócę do tego driftu, faktycznie lepiej takie rzeczy jest robić na torze, chociaż dzisiaj będziemy rozmawiali o inflacji, o tych wszystkich podwyżkach, ceny za tory też wzrosły. I to mocno wzrosły. Świetnie to wybrzmiało. Błyskawicznie w tym momencie łączymy się ze studiem Faktów OSK. W tym studio Natalia Głowińska. Zapraszamy na pełne wydanie Faktów. Nowa aplikacja na smartfony umożliwia mieszkańcom Wielkiej Brytanii sfilmowanie pojazdu łamiącego ograniczenie prędkości i wysłanie nagrania na policję. Według producentów aplikacja SpeedCam Anywhere zamienia smartfon w podręczny radar. Celem wprowadzenia aplikacji na rynek jest udostępnienie policji większej ilości danych na temat miejsc, w których najczęściej dochodzi do złamania przepisów regulujących dopuszczalną prędkość. Na podstawie ilości odczytów policja będzie w stanie na bieżąco kierować większą liczbę patroli i instalować fotoradary. Wprowadzenie aplikacji spotkało się z entuzjastyczną reakcją organizacji pozarządowych prowadzących kampanię na rzecz BRD w Wielkiej Brytanii. Jedna z nich twierdzi, że nowe oprogramowanie ma szansę stać się przełomem w walce z nieostrożnym i stanowiącym zagrożenie stylem prowadzenia pojazdu. Aplikacja pozwala przede wszystkim poszerzyć zakres współpracy policji z lokalną społecznością na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po wieloletniej dyskusji Stany Zjednoczone wprowadzają ogólnokrajowy standard szkolenia kierowców zawodowych. Nie oznacza to jednak, że w USA zostaje ograniczona wolność szkolenia. Wręcz przeciwnie, Kongres zdecydował się przede wszystkim na opisanie przepisami powszechnie obowiązującej praktyki, a ta opiera się na wolności w edukacji i szkoleniu. Szkolenie teoretyczne może odbywać się zarówno w ośrodkach szkolenia kierowców, jak i przez internet. Uczyć się można także samodzielnie w oparciu o zakup materiałów autoryzowanych przez Departament Transportu. Szkolenie praktyczne może, ale nie musi odbywać się w ośrodkach szkolenia kierowców. Kandydaci na kierowców zawodowych mogą szkolić się także w firmach transportowych, klubach, w których jako wolontariusze pracują kierowcy zawodowi, w szkołach oraz w organizacjach ad hoc tworzonych przez samorządy w reakcji na potrzeby rynku. Instytucje, które zapraszają kandydatów na szkolenie, mogą zarejestrować się w ogólnokrajowym portalu internetowym. Ma to zainteresowanym ułatwić kontakt i usprawnić komunikację. Związek Powiatów Polskich negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, który nie zakłada podwyżek cen. Rozporządzenie ma wejść w życie 4 września bieżącego roku. Tymczasem zostało skierowane do konsultacji społecznych. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Związek Powiatów Polskich, który domaga się 45% podwyżki opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego. Związek twierdzi, że opłaty nie były podnoszone aż od 12 lat i wskazuje, że przez deregulację samorządy straciły część dochodów z rejestracji pojazdów, a obciążenie pracą nie zostało zmniejszone. Z kolei strona rządowa podkreśla, że jednym z celów deregulacji było wprowadzenie ułatwień dla obywateli. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do oferentów o zachowanie zdrowego rozsądku. Apel dotyczy przetargów, które zostaną ogłoszone w 2022 roku. Będą dotyczyć wykonania zadań na drogach o łącznej długości 470 km i szacunkowej wartości 22 miliardów złotych. Generalna Dyrekcja ogłasza, że pomimo wojny w Ukrainie cele pozostają niezmienne. Utrzymanie płynności i stabilności rynku dzięki realizacji planów inwestycyjnych. Urząd apeluje do wykonawców o składanie przemyślanych ofert z uwzględnieniem ryzyka inflacji, rosnących cen i dostępności materiałów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do studia. Które za chwilę już będziemy komentować, mam nadzieję, wspólnie z Wami na Facebooku, na Szkole Jazdy, na Instagramie oraz na TikToku. W studio Maciej Matuszak, a na Zoom Bartłomiej Danielak. Okej, pierwszy news, słuchajcie. Smartfon zamiast fotoradaru, nowa aplikacja na smartfony umożliwia mieszkańcom Wielkiej Brytanii sfilmowanie pojazdu łamiącego ograniczenie prędkości i wysłanie nagrania na policję. Bartku, czy to jest okej? Okay? Jak ci się to podoba? To pytanie odpowiedzi. Czy to może być skuteczne narzędzie? Myślę, że skuteczne na pewno może być, tylko czy to nie doprowadzi do tego, że każdy będzie każdego nagrywał w takich sytuacjach? No. Czy cel nie uświęca środków, Maćku? Ja
ja troszkę inaczej zrozumiałem tego newsa, przepraszam. Mów. Mi się, znaczy, ja zrozumiałem z tego newsa to, że tak naprawdę to jest aplikacja do tego, żebyśmy byli w stanie nagrywać oczywiście pojazdy jadące szybko w danym miejscu i zgłaszać policji, zobaczcie, 60-70% pojazdów tutaj łamie przekracza prędkość, więc skierujcie tam jakieś swoje, nie wiem, patrole, żeby tą prędkość gdzieś ograniczyć. Tak? I tu jest takie, wtedy mamy dowód na to, że rzeczywiście w tym miejscu pojazdy jeżdżą za szybko. No właśnie, ja nie wiem, czy to jest jakby to zgłoszenie jednego pojazdu, że wydaje mi się, że nie o to chodziło. Tym bardziej, że raczej nie ma tutaj na razie mowy o tym, żeby na podstawie tych nagrań karać kierowców. Raczej chodzi o to, żeby, Bartku, poszerzać, i czy to nie jest wartość, poszerzać współpracę lokalnej społeczności z policją celem takiego wydajnego i skutecznego wykorzystania sił policyjnych? Myślę, że to, co pan Maciek powiedział w studio, jest jak najbardziej słusznym rozwiązaniem, że kamera, osoby, które wysyłają takie nagrania, pokazują, w których miejscach stwarzane jest zagrożenie, w których przekraczają na przykład prędkość, czy jakieś niepoprawne wyprzedzanie jest realizowane. Policja faktycznie to weryfikuje. Tak? Artur Pluta napisał, Wielka Brytania stanie się krajem donosicieli. Ja to jednak rozumiem inaczej. To znaczy, mi wcale nie kojarzy się to z ochotniczymi rezerwami milicji obywatelskiej. Nie kojarzy mi się to z ORMO i słusznie minionymi czasami. Wydaje mi się, czy nie jest tak, że obecnie dla skuteczności działań policyjnych współpraca z lokalną społecznością jest niezbędna, także w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego? Maciek. No oczywiście, to bez dwóch zdań. Jeśli używamy takiej aplikacji, takiego narzędzia, które może mieć każdy tak naprawdę, żeby wskazać miejsca niebezpieczne, miejsca, w których się przekracza prędkość. Dzięki temu będzie można, nie wiem, przeorganizować ruch w tym miejscu, tak? Nie wiem, przebudować kawałek drogi, zbudować wysepkę, która zwalnia. Tak często w Niemczech jest tak, na małych miasteczkach, że są droga mogłaby być prosta, natomiast na środku jest wysepka, którą musimy ominąć. I chodzi o spowolnienie? Zwalniamy. Tak, i przez to nie da się tam jechać szybciej niż, nie wiem, 40 na godzinę. Maciej, no bo to, Bartek, przepraszam, bo to jest chyba tak, że nikt nie wie lepiej niż lokalna społeczność, tych kilkanaście albo dziesiąt osób zamieszkujących jedną małą ulicę czy skrzyżowanie, czy tam jest bezpiecznie, czy nie? No dokładnie, wiedzą, obserwują ten ruch codziennie. No. Widzą, czy jak zachowują się piesi, jak zachowują się osoby na rowerach, czy ci, co jadą pojazdami, więc takie zgłoszenia myślę, że miałoby sens, ale takie zgłaszanie, nagrania, czy to w ruchu drogowym, czy w każdym innym, że ktoś, nie wiem, popełnia jakieś wykroczenie, to dla mnie mija to się z celem. Tak? Ciekawe jest też to, bo Bartek to wywołuje, że wszystkie materiały promocyjne dotyczące tego rozwiązania pokazują osoby filmujące na smartfonie nie w pojeździe. To znaczy nie w samochodzie, nie na motocyklu, nie na rowerze, tylko stojące na ulicy albo stojące w domu na balkonie i tak dalej, żeby nie promować tego nagrywania z pojazdu. Tak. Jakby zostało to wprowadzone, no to myślę, że jeszcze więcej takich osób by było. No tak, mogłoby to odnieść tak naprawdę odwrotny skutek. Federalny system szkolenia kierowców zawodowych w USA. No właśnie, po wielu latach po raz pierwszy został ujednolicony system szkolenia w Stanach Zjednoczonych, przy czym to ujednolicenie wcale nie oznacza tego, że komukolwiek zabrana została wolność do bycia szkolonym tak jak chce, albo do szkolenia zgodnie ze swoimi preferencjami. Zostało to tylko skodyfikowane i opisane. De facto to szkolenie kierowców zawodowych opiera się na wolności. Można się szkolić w firmach transportowych, OS-kach, klubach, szkołach, organizacjach ad hoc tworzonych przez samorządy i tak dalej. Maciej, co o tym sądzisz? No, pewnie to działa w Stanach. No, od tylu lat to działa. W tej chwili troszkę to skodyfikowano i pewnie unormowano, jak takie szkolenie powinno wyglądać. Natomiast liczy się jakość wyszkolenia na sam koniec, a nie to... No myślę, że tak, bo tam po tym szkoleniu jest i tak egzamin. Także tutaj... Czy to będzie 30 godzin, czy 60, czy 100 godzin jazdy, no to jest przecież obojętne. Bartku, odnieś się proszę do tego, jednocześnie skomentuj to, że ta wolność szkolenia dotyczy również tego, w jaki sposób uczymy się teorii. Możemy to robić w domu, możemy to robić w OS-kach, możemy to robić przez internet. Ważne, żebyśmy korzystali z autoryzowanych materiałów.
Tak na dobrą sprawę, to jest chyba moim marzeniem, żeby uwolnić u nas szkolenia, szczególnie kierowców zawodowych. U nas jest całkowicie odwrotnie. U nas kursant ma siedzieć, klikać, no i na tym na dobrą sprawę się kończy. Co to znaczy twoim zdaniem, zdefiniuj mi to proszę, uwolnić szkolenie kierowców zawodowych? Ja w życiu zdawałem trochę egzaminów, na przykład na doradcę DGSA czy certyfikaty kompetencji zawodowej i CKZ-y są uwolnione całkowicie z kursu. Jest tylko potężny egzamin, na który trzeba się przygotować, zaliczyć i szczerze mówiąc, ja jestem fanem, gdzie egzamin jest trudny, szkolenie nie jest obowiązkowe i kursantowi zależy, żeby się nauczyć, żeby być dobrze przygotowanym do egzaminu, a nie na odwrót. Tam, egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych jest drogim egzaminem, tak? Bo tam bodajże około 800 zł kosztuje te pierwsze podejście. 500 zł kosztuje, tak? Egzamin, a 300 zł kosztuje jego wydanie. Tak, czyli tutaj, żeby podejść, znaczy no nie chcemy podchodzić do egzaminu nieprzygotowani, no bo 500 zł, no drogą nie chodzi, tak? To jednak jest to dosyć ten... Tak, dosyć, ale szkolenie jest nieobowiązkowe. Tak. Można uczyć się w każdej formie. Czyli Maciej mówi o ja tym, że... Ja szczerze mówiąc zawsze korzystam, jeśli wybieram jakieś szkolenia zawodowe, to tylko z jednej firmy. Nie będziemy jej reklamować, ale zawsze byłem zadowolony i cena nie grała dla mnie roli, a dzisiaj będziemy o tym zresztą też mówić. Zdecydowanie tak. Kamil Klasiński, skoro u nich działa, to i nic nie zmienili poza skodyfikowaniem. Egzamin i tak jest bez zmian. Także no pewnie, po co działa, po co zmieniać coś, co dobrze działa. I też Bartku, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, tego uwolnienia szkoleń kierowców zawodowych, dopuszczenia jak najszerszej, no takiej tradycyjnie amerykańskiej, American Dream pojmowanej wolności, czy to nie jest, czy najskuteczniej nie uczymy się od praktyków, od osób, które na przykład mają uprawnienia instruktorskie, ale też są doświadczonymi kierowcami zawodowymi. No, pewnie tak, tylko że nie wiem, czy tu potwierdzą osoby z czatu i ze studia. Takich osób jest bardzo mało. Ja szczerze mówiąc nie znam instruktorów wyższych kategorii, którzy na przykład spędzili, nie wiem, 10-20 lat w ruchu międzynarodowym. Albo którzy wozili osoby w ruchu międzynarodowym też, szkoląc na autobus. Czemu brakuje takich osób, Maćku, jako instruktorów? Zdaje się, że chodzi o zarobki. Jednak w transporcie zarobki mogą być wyższe. Ale też trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, bo to jest trochę co innego jazda jednak samochodem i ciężarowym, tak, i to robienie tysiące kilometrów, a nauczanie ludzi. No nauczanie ludzi nie jest prostą rzeczą. Związek Powiatów Polskich negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Ten projekt nie zakłada podwyżek cen za m.in. wydanie dowodów rejestracyjnych. Związek Powiatów Polskich domaga się podwyżki cen tutaj, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do oferentów o zachowanie zdrowego rozsądku w kształtowaniu cen na oferowane usługi. No i właśnie o tym zdrowym rozsądku, o tym, jak bezpiecznie podnosić ceny i jak zachowywać rozsądek, kształtując ceny naszych usług, będziemy rozmawiać już za chwilę. Inflacja, kryzys, wysokie ceny paliwa, coraz wyższe stopy procentowe i wynikające z tego wyższe koszty obsługi kredytu i leasingu, opłaty za energię elektryczną i gaz. Zrozumiała presja pracowników domagających się podwyżki wynagrodzenia. Długo można wymieniać czynniki, które sprawiają, że przedsiębiorcy zaczynają się zastanawiać nad sensem prowadzenia działalności gospodarczej. Szacuje się, że sektor usług szczególnie mocno odczuje problemy gospodarcze, których doświadczamy. Pracujemy na niewielkich marżach i boimy się przenieść część kosztów na klientów. Niestety łatwiej w nadchodzących latach nie będzie. Jak przetrwać i jak bezpiecznie podnieść ceny? W dyskusji z Wami chcemy znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące twardych danych, kalkulacji rentowności biznesu, ale także umiejętności miękkich związanych ze sztuką psychologii w biznesie. Jak pokonać mentalną barierę przed podniesieniem cen i zarabianiem więcej? Jak zrobić to bezpiecznie, bez straty klientów na rzecz konkurencji? Jak dobrze policzyć swój biznes? Zastosować mechanizm stopniowego podnoszenia cen czy jednej dużej podwyżki? Czy zadziała psychologiczny mechanizm ledwie zauważalnej różnicy? Co to jest 7 przykazań skutecznego podnoszenia cen i jak zastosować je w praktyce? Jakie strategie komunikacji z klientem przyjąć po podwyżce cen? Serdecznie zapraszamy do dyskusji.
Zapraszamy do dyskusji, otwieramy ją. Szybciutko nawiązujemy tylko do tego, co napisał Artur Pluta. Dlaczego nic już nie mówicie o PKZ? Minęło 2 tygodnie od wejścia ustawy i nadal nic nie działa. No czyli nie ma o czym mówić. Właśnie. Trochę Arturze, sam sobie odpowiedziałeś. To jest oczywiście śmiech pełen sarkazmu, ale planujemy, prawda, na przyszły tydzień. Co będzie w przyszłym tygodniu? Już teraz możemy to zapowiedzieć? No, chcielibyśmy powiedzieć, jak wygląda rynek szkoleń kierowców w Polsce po wprowadzeniu PKZ-u. Co działa, co nie działa, jak szotują się ceny. Zapraszamy. Także już dzisiaj zapraszamy. Oczywiście bądźcie z nami w czwartek o godzinie 20.30 w programie Porozmawiajmy o branży. A teraz jak bezpiecznie podnieść ceny? No bo rzecz dotyczy chyba także pewnego rodzaju, Macieju, bariery mentalnej, prawda? Bariery mentalnej, obaw, strachu i tak dalej przed podniesieniem cen, szczególnie w czasach kryzysu. Tak. No, patrząc na naszą branżę, tutaj podnoszenie cen nie jest dosyć... Znaczy... Mało ośrodków podnosiło ceny w ostatnich latach i to, co musimy zrobić, to sobie przestawić w głowie trochę i odważyć się podnosić ceny. Musimy się wyjść z tego takiego przeświadczenia, że to klient robi nam uprzejmość, że przychodzi do naszego ośrodka. Musimy sobie odpowiedzieć na pytania tak naprawdę, co się stanie, jeśli my nie podniesiemy cen. A co się stanie? Do tej pory nie podnieśliśmy i jakoś nam się to toczy. No to pytanie, toczące się kamienie. Tak? Tym Rolling Stonesom się toczą od 50 lat. Okej. Nie żartuję. Natomiast no, oczywiście musimy się pogodzić z pewnego rodzaju stratą klientów, że część klientów nie będzie stać na nasze usługi, ale może okazać się w ostatecznym rozrachunku, że nasza firma zarabia więcej, że zyski są większe. Tak? Przy mniejszym obrocie mamy większe zyski. Także tutaj musimy zrozumieć te powody, dlaczego my te ceny powinniśmy z jednej strony urealnić, a z drugiej strony podnieść te ceny. Zastanówmy się też nad jedną rzeczą. Tak naprawdę część z ośrodków nie podnosiła cen przez ostatnie lata. A jeśli weźmiemy sobie średnią inflację, no to średnia inflacja w ostatnich latach 5 to było około 2-3%. Tak? Ostatni rok to było... W grudniu to było ponad 5%, a teraz już w marcu mamy rok do roku, marzec 2022 do 2021, to jest ponad 10%, tak, 10,9% inflacji. Więc no, siła nabywcza pieniędzy, które my chcemy za nasze usługi, no maleje. Nawiązuje do tego Mirosław Konkol, który napisał, inflacja do marca 11%, więc argument za minimum 11% podwyżką jest. Katie Kwiatek, taką puentą się pożegnam, że lepiej teraz zrobić prawko, póki tanie jest. No jest to puenta z punktu widzenia chyba kursantki. Pewnie tak. No bo Bartku, jedna rzecz to oczywiście mentalna bariera. Tych wiele obaw, które mają charakter miękki, psychologiczny, dotyczący obaw przed podniesieniem cen w czasie kryzysu, ale z drugiej strony to jest to, o czym mówił Maciek, a ty jesteś ekonomistą z wykształcenia, Bartku. Jak dobrze policzyć swój biznes? No, mimo że nie jestem ekonomistą, nie, okay, bo tak skończyłem całkowicie coś innego, ale trochę ekonomią zaczynam się interesować i już parę lat się interesuję. I faktycznie inflacja marzec do marca była 11%, a w sumie jest 11%. Parę lat temu, jak rozpoczynaliśmy podnoszenie cen kursów na różne kategorie, to może faktycznie była obawa, bo podnosiliśmy cenę o 100 zł, czasami nawet i o 50, ale teraz jak się weźmie pod uwagę te wszystkie koszty nowego ładu, który zaczął obowiązywać od stycznia, ceny paliw, energii, zatrudnienia instruktorów, każdy też chce zarabiać coraz więcej, to nieuniknione jest podnoszenie cen kursu. Czyli weźmy pod uwagę, że z jednej strony jest inflacja, to jest te 10% w skali roku, ponad, a z drugiej strony są rosnące koszty, tak? Bo to jest rzeczywiście te obciążenia fiskalne związane z nowym ładem, z którego już się podobno wycofaliśmy, ale 10% więcej podatku musimy płacić, 9%, tak? Na składki zdrowotne, więc to wszystkie te koszty rosną. Czy tutaj ma znaczenie również to i za chwilę chcielibyśmy wam przytoczyć wypowiedź radcy prawnego, no, czy ma znaczenie również ta dynamika inflacji, de facto nie już rok do roku, ale tak jak to wskazujemy, miesiąc do miesiąca. Czy tutaj nie powinniśmy, Bartku,
reagować błyskawicznie na to, co się dzieje w danej chwili, teraz, tutaj. Tak, dokładnie. Cena musi być adekwatna do szkolenia, do cen, do opłat związanych ze szkoleniem. Dlatego też na przykład u nas, jeśli chodzi o umowę z kursantem, to gwarancja ceny wynosi 6 miesięcy. I też zastanawiamy się, czy to nie jest za długo, bo przypuśćmy, przychodzi osoba na szkolenie, przerywa je po chwili i za rok chce je dokończyć. No i ta kwota, którą no, ona teraz uiściła za kurs, może okazać się, że za rok, że znów będzie za niska, że na dobrą sprawę będziemy musieli do tego dołożyć. No, dlatego my się zabezpieczamy, jak tylko możemy. No de facto jest tak, że to już nie musi być nawet rok do roku, tylko to może być kwartał do kwartału albo 2 miesiące do 2 miesięcy, prawda? I mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym też przed programem, o no, wprowadzeniu pewnych zapisów do umowy dotyczących gwarancji ceny przez miesiąc? No myślę, że ten kwartał byłby ok. Bo to dawno jesteśmy w stanie przewidzieć ten kwartał, jaki będzie wzrost kosztów naszego funkcjonowania, tak? No bo wiemy, na ile możemy pozwolić sobie na podniesienie wynagrodzeń instruktorom, ile może wzrosnąć paliwo. Ono też nie jest aż, nie stanowi tego trzona kosztów, jeśli chodzi o koszt szkolenia. Więc tutaj myślę, że kwartał jest takim bezpiecznym okresem. No i właśnie o tym, jak wprowadzić i czy da się wprowadzić tego typu zapisy do umów bez posądzenia o wprowadzenie klauzul abuzywnych, zapytałem Michała Łytkę, radcę prawnego Stowarzyszenia Kierowca.pl. Jeżeli chodzi o klauzulę waloryzacyjną związaną z przedłużającym się kursem na prawo jazdy, no z tego typu zapisami, czyli że kursant będzie zobowiązany do tego, żeby zapłacić więcej w związku z tym, że ten kurs się przedłuża, no zawsze jest problem. Dlatego, że na dzień dobry mamy jakąś umówioną cenę kursów, którą kursant powinien zapłacić. Często ona jest rozbijana na raty, no i z tym wiąże się na przykład no, to, że ośrodek szkolenia uzyska mniej, chociażby z uwagi na inflację, czy też stricte inflację, ale przede wszystkim na wzrost kosztów takich, które są jakby poza inflacją. Więc teoretycznie można by było sobie wyobrazić taką prostą klauzulę waloryzacyjną, czyli jakieś tam oprocentowanie uzależnione od właśnie wzrostu inflacji w przypadku kolejnych rat płaconych przez kursanta. I tu wydaje się, że tego typu rozwiązanie byłoby możliwe. Natomiast gdybyśmy chcieli po prostu tak, podwyższyć cenę kursu, bo się przedłuża, no to wydaje się, że to już może podpadać pod klauzule abuzywne. I w takim przypadku, no, co trzeba by było zrobić? Bo to są dwie jakby najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, tego typu klauzula mogłaby się znaleźć we wzorze umowy, ale należałoby na przykład przewidzieć osobne miejsce, że ta klauzula byłaby osobno jeszcze parafowana przez kursanta jako parafowana i na przykład zgadzam się na tego typu rozwiązanie. Mimo wszystko, mimo takiej zgody, wydaje się, że to też powinno mieć jakieś uzasadnienie, czyli należałoby przeprowadzić jakąś analizę ekonomiczną wzrostu ceny tego kursu opartą albo właśnie o wskaźnik inflacji, albo o realny wzrost kosztów, ale to powinno być właśnie powiązane z realnym wzrostem kosztów, a nie z po prostu kwotą 100, 200 czy 300 zł dodatkowo, bez żadnego uzasadnienia, więc jest to gdzieś tam ryzykowne, tego typu samoczyste wprowadzenie podwyższenia kursu z uwagi na jego przedłużenie, jeżeli nie powiążemy tego z klauzulą waloryzacyjną, czyli opartą o na przykład właśnie tak jak wcześniej mówiłem o inflację, albo jeżeli to nie będzie powiązane z jakąś tam naszą kalkulacją ekonomiczną, z której wynika, dlaczego ten kurs jest dla prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców droższy z uwagi na to, że ten kurs się przedłuża. Więc taka jest odpowiedź.
zawsze teoretycznie możemy tego typu klauzule wprowadzać, ale one muszą mieć uzasadnienie i najlepiej, gdyby były wprost dodatkowo podpisane na umowie, że kursant wyraża na tego typu rozwiązanie zgodę. Wracamy. Wypowiedź radcy prawnego Michała Łydki. Jeszcze raz do odsłuchania już jutro na portalu szkołajazdy.pl. Serdecznie zapraszamy. Komentujecie na bieżąco. Mirosław Konkol napisał: w regulaminie szkolenia w naszej firmie są odpowiednie zapisy i tak je stosujemy. A Mariusz Sekulski: podstawa to znajomość Excela. Suma kosztów plus zysk równa się cena kursu. A nie tak naprawdę na oko. No dobrze, to o tych podwyżkach, o tym podnoszeniu cen tak naprawdę, a nie o podwyżkach. Co lepiej działa, Bartku, z punktu widzenia klientów? Taki mechanizm stopniowego podnoszenia cen, czy jednej dużej podwyżki? Trudne jest to pytanie, ciężko jest odpowiedzieć. U nas zawsze podwyżki są proporcjonalne, zależne od najczęściej kilku składników i w przypadku kategorii B podnoszone były faktycznie nisko, tak? Tak jak już wspominałem, o 100. Ale w przypadku cięższych kategorii, na przykład tak pojazdy ciężarowe czy autobusy, to wzrosty sięgały nawet i 1000 zł, tak? Jak cena paliwa wzrosła, cena zatrudnienia wzrosła, kwalifikacja, czyli te szkolenia zawodowe się zmieniały i tam podwyżki no, były o 1000. Czy jest również tak, Maćku, że my się boimy podnosić ceny ze względu na to, że mamy do czynienia z rynkiem malejącym i boimy się, że po prostu klientów jest mało i nie przyjdą? Ja myślę, że my trochę źle podchodzimy do tego, do tego, że klienci zauważą, że podnieśliśmy ceny. Zobaczmy, że na kursach na prawo jazdy kursanci interesują się cenami kursów na miesiąc przed pójściem do ośrodka. Więc oni nie zauważą, czy podnieśliśmy o 50 zł, o 100, o 150. To, co jest ważne, to co się gdzieś tu przewijało i w tym, co mówił Michał i tutaj w tym, co ty przytaczałeś z forum, myślę, że musimy usiąść do Excela i sobie tak naprawdę policzyć, jakie mamy koszty działania ośrodka. I sobie siadać raz na kwartał, czy raz na miesiąc, myślę, że raz na kwartał by wystarczyło, i wpisywać sobie te wszystkie rzeczy, tak? Jak zmieniła się cena paliwa, jak zmieniła się ceny dzierżaw, jak zmieniły się oprocentowania czy kwoty leasingów, jeśli mam pojazdy w leasingach, w pożyczkach, w tym wszystkim. Jeśli sobie to wszystko spiszemy, plus do tego oczywiście, jaki zysk chcielibyśmy mieć z danego kursanta, tak? I ten zysk pewnie powinniśmy co ten kwartał sobie zwiększać o wskaźnik inflacji. To wtedy będziemy pewniejsi tego, że podniesienie o 100 zł to nie jest nasz wymysł, czy tam o 150. Będziemy pewni, dlaczego mamy podnieść o 100 zł, o 150 czy o 200 zł, tak? Bo wtedy też będziemy sami z sobą w zgodzie, że nie próbujemy w jakiś sposób, nie wiem, oszukać kursanta, tak? Czy zarobić nie wiadomo jakich dużych pieniędzy na tym kursancie. Maciej Cichoń napisał komentarz, który stanowi idealne wprowadzenie do prezentacji, którą chcemy wam pokazać za chwilę, o zasadach bezpiecznego podnoszenia cen. W Krośnie 2, w tym ja, największe OSK mają cenę 2800 zł i to jest najwyższa cena kursu podstawowego. Dlaczego inne OSK nie równają do nas? Bo nie potrafią konkurować jakością, potrafią tylko ceną. I mają małe cojones. No to na ten temat prezentacji nie ma. Natomiast Maciek później dopisuje, dodam, że ja sprzedaję więcej kursów premium po 3400 zł. No to popatrzmy na te zasady bezpiecznego podnoszenia cen według Forbesa. I tutaj mamy pierwsze dwie. Nie ukrywaj podniesienia cen, otwarcie komunikuj się z klientami, rozmawiaj, wyjaśniaj, prowadź dialog, informuj, z czego to wynika. Maćku? Czyli musimy policzyć. Wracamy znowu do Excela. Liczymy, żebyśmy my byli świadomi tego, dlaczego musimy podnieść ceny i co się stanie, jak nie podniesiemy cen, że po prostu nasz zarobek będzie mniejszy, to my oddajemy de facto ze swoich pieniędzy jako właściciele, ale też musimy komunikować pracownikom, dlaczego tak jest. O tym za chwilę, tak, o tym też za chwilę. Natomiast Bartku, czy to rzeczywiście jest tak, że dobre policzenie się plus otwarta, czytelna komunikacja równa się wiarygodność? Myślę, że tak, że te osoby podczas szkolenia muszą wiedzieć, dlaczego ceny kursów wzrastają,
dlaczego w ogóle szkolenia idą do góry. Zresztą bo mamy takie czasy, że wszystkie ceny wzrastają, także no, kursanci coraz mniej są w ogóle tym zaskoczeni, takie mam wrażenie. A to i chcą też jest fajna uwaga. Utrzymać produkt premium. Ja jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co pisał Maciej Cichoń. My tak naprawdę podejrzewam, że mało ośrodków ma określonego profil swojego kursanta, kim on jest. Bo może rzeczywiście to jest kurs za 3-400 to nie jest produkt premium. To jest produkt normalny, bo to jest normalny dla naszych klientów. On nie jest strasznie drogi dla nich, tak? Może się okazać, że u nas w ośrodkach są tylko osoby, które z tej klasy średniej, które stać na zapłacenie 3-400 czy 3-800 za kurs. I to nie robi im różnicy, te 300 zł. Nie zdziwią się. Nie zdziwią się w ogóle, tak? A te osoby, dla których 2000 jest dużo, czy 2400, czy 2800 jest dużą kwotą, do nas nie przyjdą w tej chwili, bo no po prostu nie stać ich na te kursy, więc oni i tak nie przyjdą. Jesteście z nami także na Instagramie oraz na TikToku. Góralek, Adrian Bryzek, Bolek Ognisty. Bardzo się cieszymy. Witamy was serdecznie. Inne są zupełnie te niki niż na Facebooku. Podpisane imieniem i nazwiskiem. Bardzo się cieszymy, że na różnych mediach społecznościowych w różnym stylu jesteście z nami. Kolejna zasada bezpiecznego podnoszenia cen. Bardzo proszę o następny slajd. No właśnie, to jest trochę chyba to, o czym pisał Maciek Cichoń. Bartku, zwiększ wartość produktu. Może to być ten produkt premium, oczywiście nie tylko nazwany premium, ale co może iść, co może kryć się pod nazwą produkt premium w OSK? Maćku, napisz proszę, jeżeli możesz, co kryje się u ciebie, a Bartku, ty odpowiedz na pytanie. Jasne. Jeśli na przykład szkolenie, nazwijmy tak zwane mamy premium, czyli instruktorzy są na wysokim poziomie, cała kadra szkoleniowa jest na wysokim poziomie, pojazdy też są, nazwijmy to premium, infrastruktura, sala wykładowa, plac manewrowy, wszystko jest premium, to myślę, że nie mamy obawy, żeby te ceny po prostu były wysokie. Czyli ty kursant mówisz przychodzi i wie, co otrzymuje. To tak samo, jak ja wspominałem o tym CKZ-cie. Ja też trafiam zawsze do jednego ośrodka i nie patrzę, szczerze mówiąc, na ceny w innych, tylko idę do tego, bo wiem, że mnie nigdy nie zawiedzie. I mam wrażenie, że w szkoleniach kierowców jest tak coraz częściej. Że nie cena, a jakość. Czyli ty mówisz o tym tak naprawdę, że całe OSK powinno być premium. No bo jeśli, wymieniłeś właściwie całą waszą infrastrukturę, wymieniłeś całe know-how, zasoby ludzkie. Jeśli chcemy mieć najwyższą cenę, nazwijmy to w danym mieście, no to niestety trzeba się czymś wyróżnić. Co nawet w ramach OSK premium może być super premium, Maćku? Ja myślę, żeby... Niestety, ale powinniśmy spytać się kursantów, co dla nich jest premium i co się dla nich liczy, jaka usługa. Ona wcale nie musi być, czy może nam się wydawać, czy że... Czy oni wiedzą? Kursanci? No, czy oni wiedzą, ale co będzie dla nich premium? Mogą powiedzieć nam, na czym im zależy, co by chcieli, tak? Czy chcieliby, żeby ich na przykład odbierać spod domu, bo jest im wygodniej i są w stanie za to zapłacić, tak? Ponieważ dzięki temu zyskują pół godziny, dzięki temu zyskują, jeśli przyjeżdżają taksówką, to są te pieniądze, które by wydali na taksówkę. Także tak naprawdę musielibyśmy sobie określić ten taki profil naszego kursanta, na czym mu zależy, bo może rzeczywiście to są osoby takie, gdzie im zależy bardziej na czasie niż na pieniądzach. Tak? Są w stanie zapłacić 500 zł więcej, ale żeby był ten kurs bardziej dla nich, bardziej elastyczny, tak? W godzinach takich, gdzie im bardziej pasuje jeździć. Trzeci slajd, trzecia zasada. Bardzo proszę. Już mamy. Zachowaj dotychczas obowiązujący system zniżek rabatów. Tutaj tak naprawdę w omówieniu Forbesa chodzi o to, żeby nie dawać tak bezpośrednio do zrozumienia, że podnoszę ceny po to, żeby więcej na tobie zarobić. Czyli jeżeli mieliśmy jakiś system rabatowania, to przy podniesieniu cen nie rezygnujmy z niego od razu. Zachowajmy go dla czytelności sytuacji. To tak, to jeśli mamy jakiś taki system rabatowania, w którym, nie wiem, kupując kolejny kurs, rozszerzając kategorię kolejną, mamy jakieś zniżki, jasne.
Rafał Balcer napisał, premium musi coś dawać kursantowi. Kursant to niezwykły klient, to klient specyficzny i tylko komunikacja i rozpoznanie klienta potrafi nam dać opis naszego premium i to jest to, o czym mówiliście. Rafał też pisał wcześniej, nie mogę znaleźć tego wpisu, że ci, którzy nie podnoszą cen, wkrótce znikną z rynku. I nawiązuje do tego Mirek Konkol. Mam taką nadzieję, ale przez nich niestety z rynku znikną też ci, co szkolą dobrze, ale nie wytrzymają z powodu wysokich cen. Czyli Mirek jednak wspomina o tym, że te wysokie ceny mogą w sytuacji kryzysowej odstraszyć klientów. Ty się z tym nie zgadzasz. Jeżeli dajemy tę większą jakość, zachowujemy te zasady, to nie odstraszymy klientów. Znaczy, jeśli sobie ustalimy profil firmy taki, że chcemy szkolić osoby, którym zależy na jakości tej, którą chcemy my dać, no to dlaczego nie wziąć za to większych pieniędzy? Mówisz też trochę o tym, nawiązując chyba do tej zasady o utracie 20% najmniej płacących klientów na korzyść tych, którzy płacą Jasne. Więcej. No na końcu, prawda? Patrząc na sytuację finansową naszej firmy, no to na końcu jest zysk, tak? No to popatrzmy na czwartą zasadę. Pamiętaj o komunikacji wewnątrz firmy. I tutaj poproszę Bartka o skomentowanie tej zasady. Mariusz Sekulski napisał, wzrost płacy w moim OSK od lipca zeszłego roku to 50%. O 50% wzrosło wynagrodzenie w jego firmie, w jego OSK. Czy ta komunikacja wewnątrz firmy w stosunku do, no wyobrażam sobie, albo pracowników biurowych, albo przede wszystkim instruktorów przy podnoszeniu cen również odgrywa duże znaczenie? Bo my cały czas koncentrujemy się o tym, komunikujmy się do kursantów. Ale też mamy pracowników. Jak to wygląda u ciebie, Bartku? Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem tą tezę, ale tu chyba chodzi, żeby pracownicy, tak samo jak i właściciele, rozumieli, dlaczego ceny wzrastają, tak? To w tym chodzi? Ja też tak to rozumiem, tak. No to dokładnie, no pracownikowi trzeba wytłumaczyć, dlaczego ceny idą up cały czas, dlaczego kursant musi więcej zapłacić, żeby podczas na przykład szkolenia, czy żeby instruktor też umiał to uzasadnić, żebyśmy tak jakby wszyscy mówili jednym głosem. Co to znaczy? Czyli Excel. Czyli znowu Excel, tak, to jest słowo klucz, bo powinniśmy doprecyzować tytuł, dlaczego Excel, albo znaczy, jak Excel, tak. Prawda? Maciek Cichoń o tym premium pisze. W kursie premium mam między innymi płatność ratalną, indywidualne konsultacje z przepisów, jazda automatem, szkolenie autostradowe, obecność instruktora na egzaminie, brakuje mi już palców, 3 godziny ekstra i jeszcze kilka dodatków, czyli widzicie, że niewiele, a dla kursanta potęga. No, wydaje mi się, że wiele, a kursant rzeczywiście widzi to zapewne w czytelnie przedstawionym pakiecie, bo ten pakiet też trzeba przedstawić. Maciej. No tak, oczywiście, to jeśli chcemy wyróżnić się na rynku czymś, no to musimy wyraźnie komunikować, co nas wyróżnia, tak? To jest chyba też tak, Bartku, że warto usiąść do swojego biznesu, spisać to, co my tak naprawdę robimy dla klientów, a co niekoniecznie jest takie oczywiste. To jest oczywiste dla nas, jako dla usługodawców, a oni mogą po prostu sobie nie zdawać sprawy z tego, za co płacą. Mhm, dokładnie. I też warto być pionierem w tym wszystkim, żeby być pierwszą firmą, która wprowadza coś nowego, bo zawsze ten drugi to jest już ma niestety gorzej. Jak jest się pierwszym, na przykład w tej jeździe automatem podczas szkolenia, to już idzie to w rozgłos, idzie w eter. Kursanci sobie powtarzają i tak dalej. No i część na pewno też zdecyduje się wybrać ten ośrodek. Najlepszą ucieczką jest ucieczka do przodu w trudnej sytuacji, tak. Zapewne. Maciej Cichoń napisał, mam jeszcze kurs VIP za 4500 zł, to pewnie taki, w którym on sam szkoli, więc dlatego jest VIP. A my mamy jeszcze chyba jeden slajd z tych zasad bezpiecznego podnoszenia cen. Cyprianie, trzymamy? Tak jest. Daj klientowi wybór, tańszą i droższą wersję produktu. No to jest to, o czym rozmawiamy od kilku minut. Mariusz Sekulski napisał, według mnie wszystko musi mieć umiar i ważną rzeczą jest także, ile chcemy zarobić, czy tylko zarobić, czy również brać pod uwagę amortyzację OSK. Chcemy wam również koniecznie przekazać pozdrowienia od Witka Bąka.
i to, że nagrał kolejny odcinek Okiem Instruktora. Również podsumowując niejako całą naszą dyskusję na temat tego, jak bezpiecznie podnosić ceny. Mam nadzieję, że nie będzie problemu ze światłem, bo dzisiaj nie mam żadnego doświetlenia takiego dodatkowego. Ale tak, co najważniejsze, słuchajcie, pasy zapięte mocno i to sugeruję powiedzieć także kursantom, ze względu na to, że trzeba będzie przecież podnosić ceny usług, ze względu na to, że tak naprawdę wszystko idzie do góry. Mamy sytuację, jaką mamy, 2 lata pandemii, wojna, jeszcze na koniec, problemy z dostawami paliw, wszystko idzie do góry tak naprawdę. No i co zrobić, żeby nie popłynąć? No teorie są rozmaite. Można zrobić, jest wzór na przykład na relację relację popytu do podaży, która to relacja ustawia tak naprawdę cenę. Jest na to wzór. Można sobie wyliczyć i zobaczyć, czy opłaca nam się jeździć za poniżej 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Można też robić to na zasadzie małych kroczków. No tak podpowiadają wszystkie teorie ekonomiczne. Rozglądając się po otoczeniu, można też spróbować zrobić coś, co fachowa literatura nazywa zbieraniem śmietanki. To znaczy rzucić taką cenę, której nie ma nikt. Wtedy przyjdą klienci, którzy mają pieniądze. To się, słuchajcie, też sprawdza. A można też po prostu budować swoją firmę, rozszerzając asortyment, pokazując kursantowi, że jak przychodzi i płaci, to wie, za co płaci. Inwestować, rozwijać wszystko, co możemy rozwinąć, od materiałów dydaktycznych, od współpracy z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, które coś robią w zakresie ruchu drogowego, po szkolenie swojej kadry, tak na dobrą sprawę, żeby finalnie wychodził kierowca, a nie tylko i wyłącznie zadowolony kursant ze zdanym egzaminem za pierwszym razem, bo wiemy dobrze, że to czasami po prostu nie działa tak, jak powinno działać. Można iść od strony teoretycznej, a można po prostu połączyć teorię z praktyką i zacząć działać w taki sposób, żeby wszystko było wymiernie. A wtedy będziemy mogli spokojnie odpić pasy i delektować się wypoczynkiem i dobrą kawą. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć. Van Gogha miał tylko tak jedną część twarzy oświetloną. Musimy zadbać o oświetlenie, Witka. Dobrze? Czy mogę cię do tego zobowiązać? Będzie coraz dłużej jasno, więc w samochodzie będzie jaśniej. A to ty masz ten Excel jednak gdzieś tam a propos oszczędności. Chciałbym, żebyśmy podsumowali też tym, od czego zacząłeś notatkę, którą mi udostępniłeś przed programem ze swoimi przemyśleniami, którą wysłałeś do mnie wczoraj wieczorem. Zacznijmy się cenić, Maciej napisał, zacznijmy się cenić, to nie wstyd zarabiać pieniądze. Wyzbądźmy się tak zwanej fałszywej pokory, gdy wydaje nam się, że klient robi nam uprzejmość, że wybrał nasz ośrodek. Jasne, jesteśmy fachowcami. Zobaczmy, ile kosztuje godzina różnych specjalistów na rynku, tak? Począwszy od, nie wiem, fryzjera, który za 20 minut pracy nad męską głową bierzesz 50-60 zł. Czyli na godzinę wychodzi tak naprawdę 150 zł. No już nie mówię o lekarzach, którzy za 20 minut potrafią 300 zł zainkasować. Tak? Także tutaj godzina takiego lekarza to jest około 600-800 zł. Więc naprawdę, jeśli taki instruktor czy jest w stanie zarobić 50-60 zł za godzinę, to nie jest za duża kwota. Bartku, czy warto również zrobić coś takiego, co często zaleca się tak naprawdę specjalistom, którzy przeszli bardzo długą drogę samokształcenia, inwestycji, czasu i tak dalej, żeby cenę godzinową albo jednostkową, za jakkolwiek liczoną za swoje usługi, opierali tak naprawdę na wyliczeniu swojego czasu, drogi zawodowej, wysiłku, który włożyli w zdobycie umiejętności, które gwarantują im, że są zawodowo w tym właśnie miejscu. Jak najbardziej popieram to w 100%. Tak samo jak mamy różnych lekarzy, różnych nauczycieli, korepetytorów. Rynek jest wolny. Kursanci wybierają instruktora, szkołę, w której chcą się uczyć jeździć. I mamy prawo się cenić, tak? Jeśli przychodzi konkretny klient, wie po co przychodzi, to ja naprawdę nie widzę żadnych przeszkód, żeby ta cena była wyższa niż w każdym innym ośrodku. To trochę jest tak, wierzmy w siebie. Dokładnie. Maciej. Tak, wierzmy w siebie
i zróbmy coś, żeby na rynku zostali bardzo dobrzy instruktorzy, a musimy ich wtedy dobrze opłacać. I chyba jest również tak, że ta wiara w siebie, jeżeli spotka się z pozytywnym odbiorem ze strony klientów, daje nam fantastyczną energię do tego, żeby dalej pracować, dalej się doskonalić. Stanowi też takie bardzo pozytywne zobowiązanie. Okej, jestem doceniony, no to muszę dawać z siebie więcej, a jeżeli daję z siebie więcej, no to się rozwijam. Bartek. Tak, dokładnie. Jest taka książka Fenomen Toyoty i tam właśnie jest to wszystko idealnie opisane. Tak? Z niewolnika nie będzie pracownika. Instruktorzy, zresztą każda branża ma dokładnie taką samą zasadę działania. Instruktor, pracownik musi wiedzieć, za co pracuje, musi być go stać na utrzymanie rodziny. Nie może być niewolnikiem działalności. Żeby nie było tak, że instruktor udaje, że pracuje, a my udajemy, że mu płacimy. Także... Tak jest. Niech to wszystko ma wymiar rzeczywisty. Rafał Balcer podsumowuje, niech instruktor wreszcie zacznie być panem instruktorem. Dokończenie tego wpisu przeczytajcie proszę sobie sami. Mariusz Sekulski. Nigdy nie miałem sytuacji, aby instruktorzy przychodzili prosić o podwyżkę. Maciej Cichoń, 60% sprzedawanych u mnie kursów to kursy premium, czyli klient chce płacić więcej i ma na to pieniądze. Jeżeli masz jakość, to obronisz każdą cenę. Jeżeli masz byle jakość, to walczysz ceną i nie bronisz swojego produktu. I to jest świetne podsumowanie. Maćku, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję wam bardzo za godzinę spędzoną wspólnie z nami w internecie, na szkolejazdy.pl, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Rozmaite kanały. Cieszymy się, że byliście z nami. Bardzo dziękuję. Był z nami Bartłomiej Danielak, OSK Danielak. Serdecznie dziękuję ci, Bartku. Miłego wieczoru. Dziękuję. Maciej Matuszak, e-kierowca. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. Spełnimy obietnicę. Będziemy rozmawiali między innymi o PKZ-cie, także bądźcie z nami koniecznie w czwartek za tydzień o godzinie 20:30. I tak jak wszyscy chcieli, idealnie 60 minut. 20 sekund. Dobranoc.